Dzień dobry. Witam w kolejnym 10 dniu na szlaku. 11 wędrówki. Tak, wczoraj miałem dzień przerwy. Dałem odpocząć kolanom. Niestety serce przegrało z rozumem. A może stety. Zobaczymy. Wychodzę powoli z krynicy. Idę sobie głównym deptakiem, jest 6:20. Dziś plan... Dziś nie ma planu. Dziś dojdę tam, gdzie dojdę, gdzie pogoda i szlak pozwoli. No i zobaczymy, jak będzie. Wychodzę z Beskidu Sądeckiego. Wchodzę w Beskid Niski, czyli pasmo, które najmniej znam tak naprawdę. Praktycznie wcale go nie znam, więc wszystko będzie dla mnie nowe. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach przyrody, bo po deszczach, jakie miały miejsce w ostatnich dniach, szlak płynie, jest bardziej błotnisty niż powinien być zazwyczaj. No cóż, zobaczymy, jak będzie. A Krynica też bardzo ładna. Dom zdrojowy. I idę, bo jeszcze zgubię szlak. No i opuszczam Krynicę, która dzisiaj była bardzo senna podczas mojego przejścia. No, nie dziwię się. 6 rano, co mają ci kuraciusze robić? No i wchodzę w las. Wchodzę w las. Szlak dzisiaj nie będzie brał jeńców. Huzary, 45 minut. Idziemy. Dotarłem na Huzary. Pierwszy szczyt dzisiaj. 864 metry. No. I teraz podobno zaczyna się samo zło. Idę to sprawdzić. Zejście z Huzarów nie było wcale takie złe. Nawet całkiem sympatyczne. No ale teraz wyszedłem na łąkę, co oznacza, że kompletnie przestaję się przejmować tym, jak sucho mam w butach. Nie dość, że trawa jest mokra, to cała ta łąka jest mokra, więc chlupię już konkretnie. No ale za to zobaczcie, jak jest pięknie. Ta górka tutaj to jest Lackowa. Najwyższe wzniesienie Beskidu Niskiego, na które można wejść szlakiem, które należy do Korony Gór Polski. No. To teraz, mając już mokre totalnie buty, można iść szybciej. I powiem wam, że to jest pewna metoda. Nie ma co myśleć i zastanawiać się, jak tutaj obchodzić jakieś kałuże. Nie, po prostu trzeba iść. Bo jak nie teraz, to za dosłownie 5 minut będziecie mieli te buty mokre. Więc nie ma to kompletnie sensu. Jest stratą czasu. No. No tu jest ładnie. Idę zwiedzać. Wybaczcie.
koniki. No ładnie. Zobaczcie. Za mną mochnaczka lackowa, łąki, krówki, konie. No jest super. Jest super. No już trochę mniej pięknie. No tak, pierwsza z dwóch większych rzeczek dzisiaj, którą trzeba przejść. Jak trzeba, to trzeba. A poszukam, może jest gdzieś lepsze miejsce niż to tutaj. Chociaż chyba nie znajdę lepszego miejsca. Rzeźko. No cóż. Jeszcze jedna dzisiaj taka duża. Chyba większa nawet. Ahoj przygodo. Teraz w krzaki. A usiadłem u takich miłych państwa w altanie na ogródku. Wykręciłem skarpetki. Jest minimalnie lepiej. Ale tak naprawdę minimalnie. Ale nie ma się co ekscytować, bo za chwilę będzie druga rzeka, więc cóż. Żyjecie. A jak bardzo nie będziecie chcieli przechodzić rzeki w mochnaczce, to kawałek wyżej jest kładka. Trzeba podejść tam przez krzaki do asfaltu i kawałek wyżej jest jedna albo nawet dwie kładki. Także ahoj przygodo dla tych, co lubią. W mochnaczce zrobiłem sobie krótką przerwę. Działa sklepik. Można kupić drożdżówkę. To wszystko można kupić. Ja kupiłem drożdżówkę. A obok jest Deja Vu, gdzie mają piecząteczkę do podbicia. Więc też ich odwiedziłem. No a teraz szlak wzywa. No i tak to sobie sielsko tutaj wygląda. Nie powiem niczego sobie. Naprawdę, poza mokrymi butami jest fajnie. I jeszcze jeden widoczek na Lackową. Dobry, dziewczyny. Którędy na kozie żebro? Halo.
dziewczyny jeszcze zaspane. Takie rzeczy w tej banicy. A to nie koniec atrakcji. Pora na mycie butów. Jest i ona, rzeka Biała. No jest tej wody trochę, jest. Spróbujemy? Chyba spróbujemy. To była ta łatwiejsza część. Ta jest głębsza. Ale widać, że tu było dużo więcej wody dzień wcześniej. Tu gdzie idę, to wszystko było pod wodą. No, nurt jest bardzo silny. Próbujemy tutaj. Dobrze. I tu jest głęboko. Przejdę tędy. To tu są pokrzywy. Chyba trzeba przejść przez to głębsze. Ahoj, przygodo! No, nie było tak strasznie. Zwieracze zdały test. Jest ok. Teraz tylko muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby usiąść i wykręcić skarpetki. No, nie jest źle. Myślałem, że będę musiał obchodzić i stracę czas, ale jest całkiem ok. No. To hej ku górom.
schodzę powoli do ropek. Szlak przez większość czasu idzie drogą szutrową. Tam się nawet zagapiłem, bo odbicie troszkę wcześniej, ale później też jest. No ale po jakimś czasie zaczyna iść taką wąską ścieżką, którą idącą przez łąkę, więc trawa mokra, całą ścieżką płynie potok. No, więc to, co mi podeschły buty na tym szutrowym podejściu i zejściu, no to wszystko diabli wzięli. No tak jest tutaj. Jest pięknie, tylko buty mokre. W Ropkach jest taka bardzo fajna wiatka, którą fundowali mieszkańcy dla osób, które są w drodze, czyli takich jak ja. No, tak to wygląda. Próbuję podsuszyć jednak trochę buty. Może bardziej dać odpocząć stopom, żeby stopy przez chwilę były suche. I tak, muszę coś zjeść, zrobić przerwę. Jestem w sumie w połowie drogi. Jest godzina 11:27. Więc dobra pora na przerwę. Jestem właśnie przy Siwejce w Ropkach. Tu znajduje się chata wędrowca GSB. Takie miejsce, gdzie można się przenocować dość tanim kosztem i odpocząć. Przechodzą tędy dwa takie kultowe szlaki. Jeden to GSB, a drugi to szlak karpacki Rzeszów Grybów. Z tego drogowskazu wynika, że jeszcze mam 224 km. Co jest bardzo prawdopodobne. Dochodzę do Hańczowej asfalcikiem. No i takie widoczki sobie podziwiam. Ta górka, taka na dalszym planie, to Kozie Żebro, na które będę musiał za chwilkę podejść. Podobno jest strome podejście, zwłaszcza od tej wschodniej strony, z której ja będę schodził. No, zobaczymy. Przejdziemy, to się przekonamy, czy taki diabeł straszny. Kolejny mostek na szlaku, tym razem na Ropie w Hańczowej. Taki klimatyczny. Fajny. No i pogadaliśmy o życiu. Pan mówi, że jeszcze kozie żebro. Ale też mówi, że nie ma tragedii, więc powiedziałem, że sprawdzimy. A no i mówi, że dobrze, że idę tym szlakiem rowerowym. Bo ten pieszy to jest. No zresztą rzeka płynie dzisiaj tym szlakiem. No, tam normalnie się przekracza 4 razy potok. No, a dzisiaj chyba się idzie cały czas potokiem. Tam idą z tyłu tacy państwo, którzy próbowali przejść tamtędy i zawrócili w połowie, nawet nie w połowie. No, także z Hańczowej szlakiem
rowerowym kawałek równolegle do szlaku czerwonego. No, buty mi prawie przeschły, więc dwa razy przekraczanie rzeki wystarczy na dzisiaj. Wchodzę sobie powoli pod to kozie żebro. Swoją drogą bardzo fajny szlak. I wcale nie ma tak dużo błota. Powiedziałbym, że z tej strony nie ma w ogóle błota. No, ale idę do góry. Patrzę. No tu szlak się do mnie uśmiecha. O. Taki miły akcent. No i jestem na wierzchołku koziego żebra. 847 metrów. No jest troszkę podejścia, ale nie ma dramatu. Nie ma dramatu, naprawdę się super szło. Kolanka trochę piszczą, no ale to już dzisiaj 29 kilometr ponad, więc mają prawo. No i co? Teraz chwilkę tutaj odpocznę. Zjem coś. Później sobie zrobię dłuższą przerwę na bazie SKPG w Regietowie. Naprawdę mam się niezły czas, więc nie muszę się spieszyć. A, są widoczki. Jeszcze wam pokażę widoczki. Tam z tyłu. Później może wam to lepiej pokażę. Tam z tyłu wystaje taka górka. To jest Radziejowa. Radziejowa, no. 2-3 dni temu. No, jest kawałek. Muszę powiedzieć, że to kozie żebro wcale nie jest takie straszne. Wydaje mi się, że lackowa była bardziej stroma. No ale poza tym oba te podejścia są, no może są strome, ale są bardzo krótkie. No tutaj ten najbardziej stromy fragment to jest, nie wiem, na 15 minut może. Więc to nie jest coś nie wiadomo co. Wydaje mi się, że bardziej wymagające podejścia to są, nie wiem, podejście na Radziejową, z Rytra na Lubań, z Krościenka na Babią Górę z Krowiarek. Nawet Czantoria z Ustronia wydaje mi się bardziej wymagająca, bo te podejścia są długie po prostu. Są długie i męczące. No. A tymczasem zszedłem do Regietowa. Dobra, idę szukać bazy. No i wychodzę z bazy w Regietowie. Tak to wygląda. Do źródełka mają bliziutko. Tam jest źródełko. Posiedziałem, wypiłem herbatkę. Bardzo przyjemnie. No a teraz ostatnie wzniesienie dzisiaj. Także do góry. Dotarłem na rotundę. Wzgórze to ma 771 metrów nad poziomem morza. Ale co najważniejsze, znajduje się na nim cmentarz wojenny. Leżą tu pochowani żołnierze armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Żołnierze walczący w I wojnie światowej. No, powiem wam, że robi to wrażenie.
Zejście z rotundy było całkiem fajne. Bardzo przyjemna ścieżka do momentu, aż się zeszło niżej. No i znowu szlak idzie potokiem. Teraz też szlak idzie, o proszę, takim rowkiem, którym płynie woda. Więc zdecydowanie lepiej jest iść łąką. Ta też jest podmokła i pewnie jak słyszycie, o, buty chlupią, nie wiem, trzeci raz dzisiaj czy czwarty. No taki dzień. Taki dzień. Jest 16:35. Docieram do Zdyni, gdzie będę dzisiaj nocował. Zegarek pokazuje ponad 38 km. No długi to był dzień, długi. O czym też mówią moje kolana. No i co? Nie było tak źle. Była zabawa, były potoki. Błota wcale dużo nie było, było dużo wody. Dużo, dużo wody było. Woda płynęła szlakiem w wielu miejscach. Łąki były podmoknięte. No, praktycznie szło się po wodzie w wielu, wielu miejscach. Kozie żebro wcale nie takie straszne, rotunda również. Za to rotunda bardzo klimatyczna. Super miejsce, naprawdę. No i co? Idę. Idę spać. Znaczy spać. Jeść, myć, prać, spać. Mniej więcej w takiej kolejności. Jutro też długi dzień się szykuje. Zobaczymy, jak pójdzie. Jestem dobrej myśli. Trzymajcie się.